Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, z nami jest Josh, Elka i Ren. Hello! Hejka! I słuchajcie, moi drodzy, dziś jesteśmy w GTA Online i robimy Need for Speeda, ale już nie z ulicy, tylko takiego kupionego, żebyśmy mieli coś ciekawego, coś innego. Ja to znalazłem na ulicy. No, ja też totalnie na ulicy to znalazłam. No to, że ja stoję pod śmietnikiem teraz, to nie znaczy, że ja to znalazłem na ulicy, nie? A tak zawsze się tak, tylko winny się tłumaczy. Pod Simeonem stoisz, no to śmietnik. No tak, dobra, Ren, ty wierzysz, widzę, chyba do Beniego tyle, tak? Nie, ja to tylko, wiesz... Tylko przejazdem, rozumiem. Tylko przejazdem, dobra, to wjeżdżaj, daj znać, bo ja też chcę wjechać. Co, ty też? No. Ale on najpierw mnie obsługuje, nie ciebie. Ej, ale no to on najpierw mnie obsługuje. Ile za przeróbkę? 605 tysięcy? Nie, dobra, no dajcie znać, kiedy mogę, ja. Wszystko na firmę biorę. Tak, kiedy jak mi się otwiera. O, już wjeżdżam. Mogę ja? Dobra, wjechałem, Pogadać. Ty też wjeżdżasz do Beniego, Joszelka? Tak, tak. No tak, czułem. Czyli no co? Ilość samochodów już nam się ograniczyła. Ale dobra, wy pewnie Ren sobie wzięliście. Ren coś mówił chyba 600 tysięcy, więc już a wiem, że mam inny samochód. A spadaj na drzewo. O, i bardzo dobrze. Ren mówił coś właśnie, że jeśli chodzi o tuning, więc na pewno mamy coś innego. Chyba, że ja mam zniżki. Dobra. Zniżki? Proszę. Raczej nie będziesz miał żadnych zniżek. Na co ci zniżka? Ja wszystko na firmę biorę. Pytacie jaką? No, to już wiem, że będę mieć inne autko. Dobra. Zobaczmy, zderzaki. Patrząc po... Oczywiście spotykamy się na lotnisku. Oczywiście, ja darmowe wzięłam. Zrobimy porównanie, kto jak stuningował. Zobaczymy, kto ile wydał. Tak. Zakupno samochodu oczywiście samego, bo tam tuning to wiadomo, że to... To nie gra roli. To bierzesz ile fabryka dała po prostu. No, dokładnie. To ty gadasz. No, dokładnie. I pewnie wyjdzie więcej za to auto, za ten tuning niż tyle, ile wydałem. Poka ten zderzak. No na pewno. I ten zderzak jest fajny. Dobra. Biorę to. Ułączenie silnika jeszcze zrobimy. Sprawdzimy też oczywiście moją prędkość, maksymalną przyspieszenie. Ale będę standardowo, jak zawsze. Nie będziesz szybki. Ale już jestem szybki. Nie wierzysz, nie będziesz szybki. Ile? Im więcej rur, to chyba szybszy będzie, nie? Tak też słyszałam. Tak to działa oczywiście. Że im więcej rur wydechowych ma, tym szybsze auto jest. I ponad im więcej chromu, tym lepiej. Co? Co? Ja nie mogę, co ty za głupoty mówisz? Słucham? Dlaczego tak do mnie mówisz? Jesteś niemiły. Ale porównaj sobie inne odcinki, czy ja jestem kiedykolwiek miły? Właśnie. Co? Cały czas jesteś niemiły. A, dziękuję. Biorę to. Mam też wady, powiem. No to jest właśnie twoja największa. A, dobra. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. To na pewno o, nie, weźmiemy. Co to jest? Fuj! Pamiętajcie, robimy w stylu Need for Speed oczywiście. Dobrze. Jak nazwa wskazuje. Czyli może nie tyle chrom, co carbon, moi drodzy. What the... Żeby co nam to się zadziało? Bo Need for Speed carbon? No nie, może być hit, nie? Ale z karbonem. Wezmę to. I to by był, jakbyśmy bo w niego to, grali. Bo to wygląda jak mikrofon do... żeby to sobie zamawiać ten, w McDonald's. Podjeżdżasz do McDonald's i do tego gadasz. Totalnie. Aha. Do tego. Ja nie podjeżdżam, ja oni tam już na mnie czekają. No, nie, nie, to nowo bierzesz, po prostu nic się dostarczają. Jak wóz się ma pojawić, to oni już czekają. Albo ten Uber Eats, nie? Coś takiego. No to tak, sponsor dzisiejszego filmu jest taka i taka, lalala. Jest Paweł Korp. Dajcie jedzonko. Jedzenia. To te siedzenia to takie... wszystko takie nie podoba mi się. Co ci się nie podoba? Co tam znowu robisz? Nie lubię tych siedzeń, po prostu jakieś takie są. To tam karbonowe se zrób. Nie, to stare, weź se wyciąg, nie musisz w ogóle ich no mieć. No właśnie, nie musisz. O co chodzi? Tak, no oczywiście. Need for Speed to Need for Speed. Patrz teraz. Właśnie, po co ci siedzenia? Bądź jak Vin Diesel. To sobie zrobimy. Need for Speed. No ale tutaj też będziemy robili taką akcję, wiesz, że tak w szybkich wściekłych po prostu robisz... Jedziesz na proste i zmieniasz biegi. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka, siódemka, ósemka i tak w górę cały czas tylko, nie? Cały czas tylko w górę lecą biegi. Karbon. Możemy jechać po prostu i skręcać. Sam karbon. Ci to pasuje. Teraz to już wolałabym mieć pierwszą osobę. Dziękuję. Czekaj, co my tu mamy? Musisz mi zaniecinkować. Ale to nie do ciebie. To będzie dobre.
Jak zwykle. Cały czas gadam do Pawła, ale on nie słucha. No do Pawła, no, też Pawła nie. Ona, do Pawła, ona do Pawła, a Paweł... A Paweł jak zwykle nie słucha. Ja tu teraz Paweł robię rzeczy. A, rzeczy bardzo ciekawe na pewno. Masz. Tak, oczywiście, Paweł, jak musi to wszystko pięknie wyglądać. Wszystko musi się... Dobra, oznaczenia to może później. Jak będę miał jakieś kolory. Albo czekajcie, oznaczenia sobie od razu zobaczę, może co? Jakie są w ogóle. Masz jakieś oznaczenia? Zazdro. Poważnie, ale kijowe. O, no to jednak nie zazdro. To są takie, nie, one są takie jakieś... Ja też mam, ale... Wyścigowe jakieś takie bardziej. Przygotuję tak. Was na takie, że nie mam, no. To raczej nie w moim stylu. To sam jak nie mam. Kolor. Jak nie mam. Lakierowanie to za chwilę. Co? O. Latka? Dobra, dawaj klatkę. Latka, Kubusia, Puchatka. A, to nie wiem jak twoja się nazywa, moja to ma na imię Prosiaczek. No. A, to masz z tyłu, będziesz strachliwa. No właśnie, wy się będziecie bać. Totalnie. Ja się mam bać. Ciekawe jestem, jak będzie GTA 6 z twinningiem, nie? Czy będzie też takie no jakieś akcje? Ej, no... Fajnie by było. No na razie zostawimy. Postęp czasowy musi iść bardzo dobrze, znaczenie. Więc wiesz o co chodzi. No tak, no bo w GTA 6 będziemy tak naprawdę ileś tam lat do przodu. Czyli będą tak jakby te chyba czasy współczesne, nie? Czyli gdzieś w okolicach 2020 coś pewnie. Więc te auta będą, no... No nie, będziemy tym... Teslą Cybertruckiem jeździć, kurczę, chyba. No i zepsułeś. Teraz no to już nie czekam. No koniec już, nie? Teraz to już nie czekam, stary. Koniec czekania. Czekaj, to sobie mogą w domu. To jest moje, więc to nimi nie weźmie. Dobra, koła to za chwilę również, poproszę, szyby. Poproszę. To sobie weźmiemy. Okej. Okay, lakier to za chwilę. Ej, to szybko mi poszło, jeszcze mam lakierowanie tylko do zrobienia w takim razie i koła. A progi? To zrobiłem. Ojo. Wysokie, jak zawsze. Za wysokie progi dla ciebie. Dobra, lakierowanie. Dla mnie? Nie, dla ciebie. Obrażasz mnie? A ty jak się poczułeś, no to się poczułeś, nie? Nie, nie poczułem się, bo się umyłem. A to już nie jest dla mnie istotne. No to już dla ciebie nie jest istotne. Jakie zrobiliście zawieszenie? Jakie zrobiliście zawieszenie, panowie? Ja nie wiem, czy dotarłem do zawieszenia, proszę pani. No ja też chyba nie zwróciłem uwagi, czy dotarłem do zawieszenia. To wyście nie robili zawieszenia? Nie wiem, czy miałem zawieszenie. Może z automatu zrobiłem te najniższe. Czyli rajdowe, jak zawsze? No tak, no bo to jest kwestia najszybsze. Ho, no tak, tak. Rajdowe najszybsze. Tak, tak. No. Ja się czyszczę z hajsu. Ja nie mam zawieszenia nawet, słuchaj. No właśnie, też nie jestem pewien, czy widziałem, czy zawieszenie było. Czy ja mogę zawieszenie sobie robić, oby nie? Jaracie to? Trochę tak. Delikatnie powiedziawszy tak. To jeszcze tylko zostało mi do zrobienia lakierek. O, oczywiście, że taki. I tylko coś ekstra. No oczywiście, że nie taki. Coś ekstra to musi być. Nie, to nie. Dobra, jest zostawię to w ten sposób. I chyba sobie uciekam stąd na razie. Czy to bym byłoby git? To jest dobre pytanie. Odpowiem ci na nie, ale. Dopiero jak zobaczysz. Nie. Musisz zapłacić za ekspertyzę. Tak? Nie, dziękuję. Te zabawki, trzy. Nie do końca mi się to, no, ten kolorystyka. To ale zmienić. Jasne, to ale jaśniejszy po prostu by się przydał. To po prostu tak. Franklin do międzymani. Dobra, to jadę do Franklina na fuchę. Na fuchę? Czekaj, gdzie są koła jeszcze? Do Franka. To są fajne kolory, ale niestety nie mogę ich wziąć. Ajajajajaj. Niestety, nie tym razem. Gdzie ja się tu zarysowałem tak z boku? O co chodzi? Kto nie mnie wiem. Dotknął? To Paweł. Co kupiłam? Chciałam tego kupować. Dobra, to miało być przeznaczenie. Niech to zostanie jeszcze już. Jeszcze szkoła, czekaj, ulepszenie kuloodporne. Wnętrze. Dzień dobry, panie tuningu. Co też zrobimy w ten sposób? Proszę mi stuningować auto. Dziękuję. Jamy tutaj, kupujemy to i to. Pod kolor? Mm-hmm. Pod kolor... A jeszcze tutaj światełko. Dobra. O, no. Kolor. Wykończenie. Możemy się wyprowadzać z tej miejscówki. Cokolwiek się zmienia? A, zmienia się.
czyli mam czekać na was na lotnisku, tak? Tak, dobra. Zdecydowanie. Tak, dokładnie. Nie ma problemu, droga ma wypełniona przygodami. To mi się nie podoba. Ty już wyjeżdżasz, jedziesz? Jadę na lotnisko, ziomie. No tak, dobra. A co? Nie chcesz popatrzeć, jakie mam auto? Właśnie nie chcesz preorderu? Nie chcę zobaczyć. Nie chcę zobaczyć właśnie. Nie chcesz widzieć. Nie lubisz preorderów, dobrze. To nie zobaczysz. To znikam. To było jeszcze światełka. Światła? Bo może niekoniecznie ten bardziej. I zostało mi jeszcze dotyczące kółeczek. No, musisz zakręcić kołem. Zaokrąglić je musi. Tak. Musi zaokrąglić koła jeszcze. Co? Co? Nie. Dobra, ja już ogólnie skończyłem, pola kierowałem, wybrałem koła, też pola kierowałem, co tam porobiłem, światełka porobiłem, rejestrację porobiłem, żeby się ładnie wyróżniała. Wszystko się zgadza. Ren już skończył, pojechał tam na lotnisko, ja też wyjeżdżam. Ja już sobie tutaj kupuję. Ja już wyjeżdżam w takim razie i... Dogi. No ja jeszcze robię kółeczka. Kurczę, ale ta rejestracja mi świeci strasznie. Kręcisz? Jeszcze kółeczka wybieram. Ale w sumie to dobrze. Dobra, nie zostanie taka świecąca rejestracja. Neonową rejestrację, nieźle. No, tak mega świeci po prostu, wiesz. Ale spoko. Może jak mi się znudzi, to zmienię na inną po prostu. Ale póki co jest spoko. A ja tymczasem cisnę w takim razie na lotnisko, zobaczymy za chwilę, kto ma szybsze auto. Czy ktoś tu otwiera te bramki? No, dziękuję. No, Stefan tam jest, wiesz? To są wszystkie modyfikowane, tego Stefan otwierasz. Do końca bym chciała. Stefan Batory. No. Niech będzie to jakby. Jakie ma tory, nie wiadomo. Dobra. Ja już na miejscu. To bardzo fajnie, że jesteś już na miejscu. Super. Powiem ci, że to jest niesamowita informacja, także ja dopiero do was jadę. Proszę. Zmieniła twoje życie. Jadę! Dobra, Szulka widzę, że podjeżdża, Ren już na miejscu, ja podjeżdżam do Rena w takim razie. Przed hangarem się spotykamy, słuchajcie. Dobrze. Zaraz zobaczymy, kto co wziął i co ma. Dobra, no to film na mnie jeszcze poczekacie. Bo to, że podjeżdżam, Ren, to myślałem jedno, o tym. To... Ja też myślałem o tym, co ty masz. Proszę mi powiedzieć. Ale się domyśliliśmy po prostu, taka sytuacja. Tym razem nie mieliśmy w trójkę tego samego. Elegancko. Tym razem nie. Dobra, Wieszelka wzięła jeszcze inny. No i super. Ale ogólnie na Beniego asortymencie, no nie ma tych samochodów tak dużo. No nie ma. A w szczególności jak chce się zrobić taki Need for Speed typowy, no to jest ciężko. To prawda. Ale udało się. No dobra, słuchajcie, co my tu mamy w takim razie? Joszelka, co ja to mam jest? Ja mam The Bauche Spectre. Okej. Czekaj, zaraz ci powiem, jaka jest cena jego. Bo szczerze powiedziawszy, zapomniałam jego ceny, ale chyba 600. Asortyment. Milionów, tak? Już ci mówię. 600 tysięcy, no bez jednego tam tysiączka. Dobra, 599 tysięcy. Mój to jest Progen Italii GTB za 1 189 tysięcy, a Ren... Ty masz? Za 1,5 miliona sobie wziąłem. Bogatti, Veyron. Dobra, czyli Trufate Nero Bogatti, no. Za 1 440 000. No to kurczę, to masz najdroższy samochód. Tutaj można masz powiedzieć. Się, no, masz to w Polsce. Masz no. A masz te wydechy na boku? Widzisz? Masz te wydechy? Dobra, to co? Jedziemy w takim razie na płytę z przodu tutaj. Nie, samo wsiadanie kosztuje już. Zaraz sobie zobaczymy, jak wyglądają te auta jeszcze może. Na pewno twój jest dobry to pod drift, na pewno. Nie, po prostu ja dobrze jeżdżę. Tam. Mój co? Jest bardziej chyba na prostym. Chyba na padzie. Na jakim padzie? Dobra, to tak. Tutaj sobie wysiadasz? Pokażę tu. No bo chcę pokazać twoje auto, żeby widzowie widzieli i mogli powiedzieć, że fuj, nie, twoje Paweł jest lepsze. Spadaj na drzewo, banany prostować. I pokazać od Rena i wysław język, przypalę ci to. No jest ładne, ale nie, Paweł, twoje jest lepsze. Ja w ogóle zaskoczony jestem, bo Joszelka zwykle powiedziała, że no, ten kolor oczywiście standardowo. No, ja myślałem, że różowy. Nie. No ale różowy chyba już zarezerwowałem już tak na mocno. Nie, nie zarezerwowałeś, po prostu nie podobał zarezerwowałem mi się różowy włosy... na tym. Co? Nie podobał mi się różowy na tym aucie. A, okej. Okay. No nawet nie dasz mi dokończyć i od razu już, co? Dobra, słuchajcie, zręcznego spróbujmy, zobaczymy kto będzie szybszy. Uwaga, 3, 4. Ej, co za falstart tu już robi? Jaki falstart? O. Co ty ja włączyłem sobie światło w razie czego. Ja też. Więc teoretycznie jadę szybciej, bo mam światła włączone.
No i różnicę w cenie widać, widać. Jak włączysz długie, to będziesz szybszy chyba jeszcze. Tak? A ja mam wrażenie, że jedziemy równo, no nie? No stary, właśnie to widzę. Kwestia specyfikacji. To, ja że ja troszeczkę byłem z przodu, to, w aucie, to wynika z tego, że ja po prostu troszkę wcześniej wystartowałem i tyle. Troszkę wcześniej, no. No, a że moje wygląda lepiej, no to... Nie, no moje wygląda lepiej. Moje wygląda lepiej, ma tyle zegarów. Jeszcze ale z tyłu się ustawiamy, gdzie tam? Żeby wejść do twojego auta, Paweł, to trzeba mieć maksymalnie 1,50 m. No, czyli mój wzrost. A, faktycznie, jest taki niziutki. Dobra, bezręcznego Ren teraz. Ren bezręcznego. Na ręcznym to będziesz jeździł po odcinku później tak dalej. Paweł! Znaczy, nie, proszę, to będziemy robić. Dobra, uwaga, 3, 4. Na razie. No. Ej, widziałem to. Za chwilę zrobimy konkurs driftu, więc wtedy na ręcznym możemy pojeździć, nie? Aha! No. Co, dałeś pojeździć. Tą różowego, zieloną tablicę? No właśnie też tak, to widzę. Minus tak się ładnie mieni, żebyś z daleka widział. Minus 1000. To jest bardzo daleko. Minus milion. Rozwal to, pozwalę to. Co ty robisz? Przestań, daj spokój. Tą tablicę, stary, to... Wow, to było... wow. Najgorsze, co mogłeś zrobić, to dodać zielony do różowego. No. Dobra, czekaj, nikt nie ma masterkara, nie? Od nas? No nie. No nie, dobra, okej. Okay. Słuchajcie, no to był konkurs driftów. Ren, idź pierwszy, pokaż nam, jak się driftuje. Dobra, podpatrz, idziemy sobie tędy dzisiaj, zwiedzamy Tokio. Tokio, Myślę, zaciągnąć ręczny i teraz w ogóle tego pojechać tutaj. Myśleliście, że pojedziemy w prawo, ale było jednak w lewo, nie? No ja chciałam po prostu wam pokazać, ale to mamy drifty, taką wydeptaną ścieżkę. Teraz jedziemy tyłem. To chyba tak. Tutaj się prostujemy. A ty wiesz, jak się driftuje tą Skodą? Czerwoną? No jeszcze nie testowałam. Na parkingu nie da się. Jakoś bokiem pójdziesz, nie? Co jest? Co ty? Samolot nam się zrespił. Luz, nie? Normalna sytuacja. Dobra, zobaczcie. Dobra, Joszelka, pojedźmy za Joszelką. Joszelka, gdzie ty jedziesz? Tu jedziesz. No jedź, pokaż. Tak, to pokaż, jak się drifci. Muszę tylko znaleźć dogodną miejscóweczkę. Dobrze, pokaż tą dogodną miejscówkę. Dobra, dobra. Tutaj trzeba... O, słyszałem jakiś explosion. Explosion to Ren. To ja tylko kluczyk przekręciłem w aucie, wiesz? Explosion. Nie, dobrze, a masz! Zepsułem ci twój procent driftów. Teraz no masz 0%. No popatrzcie, nie, pewnie widzieliście, bo cały czas tam driftowałem za wami oczywiście. I wszyscy widzieli, że szło mi prawie najlepiej. Nie. No. To jest twój drift, rozumiem. To jest timing. Chyba teraz to najlepiej. Faktycznie, prawie najlepiej. Oczywiście. Dobra, tak dobrze driftuję, że mam dwie gwiazdki. Słuchajcie, pojedziemy w takim czasie tutaj teraz pod bramę. Bez jaj, poważnie znowu samolot się zrespił. To faktycznie profesjonalne. Mam na to patent, jak to. Dobra. Przesuń się. No, dobra, chodźcie, tu w jednym miejscu staniemy oczywiście. Tylko do Leicestera se do... O, no po mojej prawej, Iran, jak możesz. Tylko no, do Leicestera to tam. Dobra, i pojedziemy, proponuję w takim razie. Dobra. Pojedźmy może na ryby. Na ryby? Ja wam zaznaczę, no. Dobrze, ja wam zaznaczę, tylko nie wiem, jak mi wsiądziesz. Normalnie, patrz. Czekaj. Byś nie chciał wsiąść do mnie. Dobra, robimy mu kanapkę. Kurczę, no będzie no problem. Proszę drugą wyjechać stroną. Co jest? Co jest? No co wszystko za dobra, czekaj. Nagrywa. Wszystko się nagrywa, co jest? Masz? Zaznaczony masz chyba, nie? Coś tam się zaznaczyło. Proszę bardzo, jak tutaj jest władza wykorzystywana. Masz znaczone Ren? Władzę. Masz, nie? Mam, drzwi muszę, czekaj. Nie, nie mam, stary, czekaj, nie mam. Masz, nie masz? Czemu nie drzwi mam, mi nie zamknij mi drzwi? Ach, no bez jaj, no po... No czekaj, Już z jajami, już z jajami. Nadal nie mam. Co ty chcesz mi zaznaczyć, jak się nic nie zaznacza? Czekaj, bo drzwi... No masz zaznaczone. Weź mi no, ich stąd. No że nie mam. No co nie masz? No, gdzie jedziemy? Czekaj. Nic nie zaznacza, jak drzwi siadasz. Mi zamknąć, proszę. Nie. Spróbuj zaznaczyć teraz z tego, jak siedzisz. To twoje zaznaczone było, no dobra. Dobra, zamknę sobie sama. Czekaj, no już, sekunda, poczekaj. Ja się nie... O, cyk, masz teraz? Dobra, teraz mam, możesz wysiadać. Nie umiem drzwi zamknąć. Drzwi mi zamknij. Poszukałeś system. To, a czekaj. No zamknij je, bo ja nie mogłam. No próbuję zamknąć, to nie jest takie proste. No zamknij. Cię, no patrz. No co jest? Jeżu, murek próbowała mnie zamknąć, ci, stary, nie dało. Czekaj, pomogę ci. Masz zepsute te drzwi, poczekaj. No co? O. O. Dobrze, dziękuję. No.
Dobra. Tutaj sobie od kiedy od tego pasażera siądę. No, zamknijcie te drzwi już, dobra. Ja mam wszystko pozamykane. Startujemy na 3-4. 3-4. No i to ma być uczciwe? Teraz tak. Nie wiem, ja to w ogóle, czemu ja ze wszystko na arenie jeździłem? Nie wiem na czym. Znowu się co, na mnie czemu ten typ mi tu wyjechał? Co ty piasz? Dlaczego na arenie dobra, jeździłeś? Dobra, wrzucam dwójkę. Okej. Okay. Dwójkę wrzuc... co? Co? To? Zastanawiam się bardziej to co... Czemu tu jest tak nie ciasno? Nie wiem co jest gorsze, czy wrzucanie dwójki, czy jeżdżenie na arenie, czy na arenie? Tak! Kto jedzie za mną? Paweł? Weźcie tam, strzelajcie w oponę. Nie, ja pojechałem sobie inną drogą trochę. Tak? Gościu, tu mi zaznacza, a jedzie sobie inaczej, nie? No tak pojechałem tutaj, mówię, no co się będę co tam... Co jest? Nie? Pojadę nie trochę hamował. Boczkiem pojadę sobie po prostu, tak. Mówię, co tam tak. Ty te boczne drogi to ty wszystkie znasz, ponoć. O. No, no, szukuję, jest boczne? Nie? Zawsze mówi na mnie, że ja oszukuję, ale patrz na niego, nie co robi. Cheating, te sprawy, cheating. Co ty robisz? Co ty robisz? Nie! O, co wy tam robicie? Ej, ale czemu ty mnie teleportowałeś właśnie? Ren, bo ty on się teleportuje zawsze, no jeździsz po nim i... No i muszę tak teraz pomóc Renowi. Nie temu? Muszę już. Co on tam zrobił? O, patrz jak wyplułem. Nie wiem, czekaj, co się dzieje. Nie, sprawiedliwe. Nie wiem, co się dzieje, o, ale. No co jest ty? Dobrze! Dobrze! Maskę mi urwało! Nie wiem, co się dzieje, ale u mnie synchronizacja trochę leży. Tylko tyle. Jest ostatnia. Pawełku, pomogę ci. Prawda, Ren? Wioszelka jest ostatnia. Tak, tak. Synchronizacja u ciebie leży, jesteś ostatnia. Cześć, nie! O, jak na dał, tym przeskoczyłem, idealne. No stary, co to. Czemu to takie ten? O kurde, ała, zabolało. Co wy robicie? Ja nie mogę. Krzywdzimy. Weź ten furę, czemu stoicie na środku, ty piarze? No dobrze, nara. No i wszystko się... Czeka. Daj się wyprzedzić. Ale ja kurde, nie zakręt. Nie. Ja tak. Nie mam hamulców. Ten, co już idzie na skróty. Wypadł. No chłopie! Ja nie mogę, na skróty jeszcze leci. Gościu. No co? To się leczy, to się leczy. Ja mam po prostu inną aplikację. Jestem na miejscu. Jas. Jestem na miejscu. O, o, o. Ręte na skróty. Ja nie mogę, pan będę drugi. Nie, aż taka synchronizacja ci padła. To byś, to ty tam chciałeś. Jechać, no tak? To dokładnie. Dobra. To jedź sobie. To mi nie wyszło. Dobra, to idę sobie. No. Dopchnij, dopchnij. Ren, chodź tu. Dopchnij. Dobra, no, przestań mnie... Bo trzeba dopchnąć, bo tu utopić nie, trzeba. Nie, tu. Tak, bo Ren tam coś kombinuje, wsiada. Uciekajcie! Ale to w Pawła, nie we mnie. Niestety trzeba auto dopchnąć. Dobra, ja myślę, że mam tutaj najlepszą miejscówkę. Czekaj, tu muszę, się tym obsłużyć. Renię! Dobra, nie testuję, auto mi wpadło do basenu. Auto do basenu mi wpadło do basenu. Tak. Auto zepsuła mi auto, no. Gdzie ty jesteś? Gdzie jest Ren? A ty gdzie jesteś? Gdzie jest już Paweł? To jest uczciwe? To ma być uczciwy w ogóle wyścig, cokolwiek? Ja myślę, że i tak wygrałem, więc... To? Gdzie jak to? Jest Paweł? Wiem, wiadomo, zdania się są podzielone, ale to tak zawsze jest. Ja wygrałam. To tam masz podzielone? Chyba ekran. Przez trzy. Dzieli ci się coś? Chyba ekran. Tak. Dzieli mi się twoje zyski z YouTube'a, na Jeszele i na mnie, właśnie tak. No, na Berberta jeszcze. Hej, takie wybuchy słyszę. Dobrze, no leżeć. Ty paruwo, ty jesteś jakiś tryhard normalnie. Nie jestem tryhard. Jesteś tryhard, patrz teraz. Wow! Stary, czy ty miałeś właśnie tego, jak on się nazywa? Nie. No pa, kolejny tryhard. Mam snajperkę, Jeszela cię namierza, o kurde. Czekaj. Gdzie, co no ty, momento, gdzie to jest? Joszella, schowaj sobie to coś, bo się pokaleczysz. Co ty tam masz? Nie mam tego czegoś. O! To jest nieuczciwe, zawsze tak się kończy. A ja sobie tu już wbijam na chatę, patrzcie. Ach, czekaj, kurde, czekaj, zamknięte. Bo ten robię sobie selfie. Czekaj. No nawet wstać nie, to za paruwa. Co wstać? Nie ma wstawania. Ja obraz wyprowadzam się stąd. Nie było o, mnie to jest tutaj. Otwarty płot, patrzcie. Ty, pani Porsche, pani mnie weźmie, pani mnie weźmie. Tu. Wziął, bo otworzył tutaj. Dobrze sprzątam, pani mi weźmie. Halo! Czekaj! Wow!
Już, no i bez jaj frajerwerkiem dostałem. No, bardzo dobrze. Dobra, moi drodzy, myślę, że tym symbolizmem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, pa, pa. Co to miało być teraz tutaj? Pa, pa. Skąd ty to? To był przypadek.